spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj mamy do czynienia z prostokątem. Ja sobie nazwałam ten prostokąt ABCD. No i w tym prostokącie poprowadziliśmy jego przekątną. Ta przekątna AC ma długość 10. No i ta przekątna podzieliła nam ten prostokąt na dwa trójkąty. Na trójkąt ABC, no i drugi trójkąt ACD. I my znamy obwody tych trójkątów. One wynoszą po 24. Natomiast proszą nas o wyznaczenie pola tego prostokąta. No to zgodnie z tym, co mamy zapisane na rysunku, pole prostokąta liczymy z iloczynu długości jego boków, czyli to będzie x razy y. Czyli tak naprawdę szukamy x oraz y. No dobra, to jeżeli mamy obwód, na przykład no, jednego z tych trójkątów, no niech to będzie ten trójkąt ABC. To jeżeli mamy obwód, to oczywiście obwód to będzie suma długości boków tego trójkąta. No i skoro ta figura to jest prostokąt, to długość odcinka AD będzie dokładnie taka sama jak długość odcinka BC, czyli tutaj także możemy zapisać x. Czyli tak naprawdę obwód tego trójkąta to będzie x dodać y i dodać 10. No i tak, my wiemy, że obwód tego trójkąta, czyli to jest trójkąt ABC, może sobie podpiszmy, że ten trójkąt ma obwód równy 24, czyli w to miejsce 24 możemy podstawić, czyli 24 to będzie x plus y plus 10 i na przykład możemy wyznaczyć sobie x, czyli przerzucę y i 10 na lewą stronę, pamiętając oczywiście o zmianie znaków, czyli mamy 24 odjąć y, odjąć 10 równa się x, 24 odjąć 10 to będzie 14, odjąć y i to będzie długość boku x. W ten sposób tę długość możemy sobie opisać. No i teraz tak, zatem jeżeli przerysuję sobie ten trójkąt, żebyście lepiej widzieli, to będzie trójkąt ABC. Oczywiście jest to trójkąt prostokątny, no bo to będzie prostokąt, czyli wiemy, że tu mamy kąt prosty. To teraz tak, długości boków, czyli długość boku x możemy opisać jako 14 odjąć y, natomiast długość boku AB, czyli tego, możemy opisać literką y. No i żeby wykorzystać sobie, może jeszcze podstawmy tutaj, że długość odcinka AC wynosi 10, no i żeby wyznaczyć długość y, możemy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa, ponieważ mamy tutaj trójkąt prostokątny. Zatem w twierdzeniu Pitagorasa kwadrat jednej przy prostokątnej plus kwadrat długości drugiej przy prostokątnej równa się kwadratowi długości przeciwprostokątnej, czyli tego boku, który jest naprzeciwko kąta prostego. Czyli mamy tak, y kwadrat plus, to będzie wzór skróconego mnożenia, mamy a odjąć b do kwadratu, czyli z tego otrzymamy a kwadrat odjąć 2 razy a razy b i dodać b kwadrat, czyli nasze a wynosi 14, natomiast b to będzie y, czyli tak, plus przed nawiasem nam znaków nie zmienia, czyli od razu tutaj już wynik możemy zapisywać. Mamy tak, a kwadrat, czyli 14 do kwadratu to 196, odjąć 2 razy a razy b, czyli odjąć 2 razy 14 razy y, czyli 28y, dodać b kwadrat, czyli y do potęgi drugiej równa się 100. 10 podniosłam do kwadratu. No i teraz tak, na pierwszy rzut oka widać, że otrzymaliśmy równanie kwadratowe, czyli wykorzystamy deltę, natomiast zanim zaczniemy to rozwiązywać przy użyciu delty, musimy to oczywiście uporządkować. Czyli tak, od najwyższej potęgi 1y kwadrat plus 1y kwadrat to 2y kwadrat, teraz y odjąć 28y, no i mamy 196 odjąć 100, no bo 100 przeniesiemy na stronę prawą, no i wówczas jest to równe 0, czyli 2y kwadrat odjąć 28y, 196 odjąć 100, to będzie 96 równa się 0.
No i teraz możemy liczyć deltę, czyli zapiszmy, że a wynosi 2, b to minus 28, natomiast c to 96. Delta to b kwadrat, odjąć 4 razy a razy c, czyli b do kwadratu to minus 28 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy a i razy c, czyli 96. No to obliczmy. 28 do kwadratu to będzie 784. Jeżeli spojrzymy tu na znak, to liczba ujemna razy dodatnia da na pewno wynik ujemny. No i teraz to sobie pomnóżmy. No 4 razy 2 to 8. 8 razy 96 to 768. Czyli tutaj delta będzie równa 16. No to gdy mamy wyznaczoną deltę i jest ona większa od zera, to już wiemy, że będą dwa rozwiązania. Czyli gdzieś z boku wyznaczmy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 16, a jest on równy 4. No i obliczamy sobie w tym przypadku y1 oraz y2, no bo naszą niewiadomą w tym równaniu jest y. Czyli y1 to będzie minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus b, czyli jeżeli do minus 28 dostawimy minus, to otrzymamy liczbę na plusie, odjąć pierwiastek z delty, czyli 4, podzielić przez 2 razy a, czyli 2 razy 2 to 4, mamy tak, 28 odjąć 4 to 24, 24 podzielić przez 4 to będzie 6. No i jeszcze y2 to jest minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a, czyli to będzie 28 dodać 4 przez 4, czyli 28 plus 4 to 32, a 32 na 4 da nam 8. No to jak mamy dwa y, to wyznaczymy sobie dwa x. No jeżeli teraz wrócimy tutaj wyżej, to x, wzór na x mamy zapisany tutaj, czyli x to 14 odjąć y, to sobie możemy zapisać na przykład tu. Czyli tak, pierwszy x, bo to będzie dla tego y, to będzie 14 odjąć 6, czyli 8, a tutaj otrzymamy 14 odjąć 8, czyli 6. Czyli tak naprawdę boki naszego prostokąta mają długość 6 i 8. No tu wyszło w sumie dokładnie to samo, czyli 8 i 6. Czyli to oznacza, że krótszy bok w tym prostokącie wynosi 6, a dłuższy bok wynosi 8. No to jak mamy długości boków, to pole już policzymy. To będzie x razy y, czyli 6 razy 8 to 48 jednostek kwadratowych. No i to będzie odpowiedź.